wczorajszym, w godzinach popołudniowych, na terenie miejscowości Wittelów, na posesji oznaczonej numerem 36 doszło do podwójnego zabójstwa. Na miejscu zdarzenia ujawniono zwłoki mężczyzny w wieku około 53 lat. Natomiast w budynku, na terenie klatki schodowej prowadzącej do kotłowni, ujawniono ciało kobiety, również w wieku 53 lat. Ratownicy medyczni udzielili pierwszej pomocy kobiecie, podjęli próbę przewiezienia jej do szpitala do Brzozowa. Kobieta w trakcie transportu zmarła. Okazało się, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta mają rozległe obrażenia okolic głowy zadane narzędziem, najprawdopodobniej siekierą. Później ta wersja została potwierdzona. Na miejscu zdarzenia odnaleziono narzędzia zbrodni. Sprawcą tego czynu okazał się ich 22-letni syn, zatrzymany na miejscu zdarzenia na terenie tego domu. Ze wstępnych ustaleń wynika, w trakcie rozpytania przeprowadzonego na gorąco przez funkcjonariuszy policji, sprawca przyznał się do popełnienia tego przestępstwa, do zabójstwa ojca i do zabójstwa matki. I tę swoją wersję, to swoje stanowisko potwierdził w dniu dzisiejszym w trakcie przesłuchania w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie. Motywy działania sprawcy nie są do końca znane. Ogólnie można powiedzieć, że jest to długotrwały konflikt i niechęć, jakaś wrogość ze strony dziecka w stosunku do rodziców. Jakie było podłoże tego konfliktu, na dzień dzisiejszy nie mogę odpowiedzieć. Z zachowania sprawcy możemy wyciągnąć taki wniosek, że nie był pod działaniem alkoholu. Kontakt z nim był prawidłowy, przedstawiał to zdarzenie w sposób taki racjonalny, konsekwentny. Po przybyciu na miejsce policjanci znaleźli sprawcę czynu siedzącego w pokoju w towarzystwie dzieci swojej siostry. Na widok policji sprawca podjął próbę ucieczki, został obezwładniony przez policjantów, zatrzymany, następnie założono mu kajdanki i doprowadzono do radiowozu. To zdarzenie zostało poprzedzone awanturą rodzinną. Sprawca zachowywał się w sposób irracjonalny, taki odbiegający po prostu od normy. Rozpoczął demolowanie swojego pokoju, znajdującego się na piętrze budynku, zaczął wyrzucać meble, sprzęt komputerowy i to było zaczątkiem, zarzewiem jak gdyby wymiany zdań między ojcem a synem. No i później uruchomiły cały ten ciąg zdarzeń,